kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. Appassionata. Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Dwa wygrane mecze pod wodzą trenera Kamila Rakoczego i trzy punkty przyznane w formie walkovera z wycofanym z rozgrywek nad Wiślanem Góra. Start ligowej wiosny był w tym roku dla Ruchu Radzionków naprawdę udany. Po krótkiej przerwie Cidry wróciły do gry o punkty derbowym starciem z Sząbierkami w Bytomiu. Jesienią przy Narutowicza było 4-0 dla Radzionkowian, ale rewanż na terenie rywala zapowiadał się na wyjątkowo trudny. Podopieczni trenera Radosława Osadnika wiosną również bowiem nie przegrali, a punkty stracili zaledwie raz, remisując w Częstochowie z rezerwami Rakowa. I faktycznie gospodarze mocno zaczęli ten mecz, to druga minuta spotkania popędził w kierunku pola karnego Ruchu Amadeusz Zając w ostatniej chwili powstrzymany przez Michała Staszowskiego. Kilka chwil później piłkarze w zielonych strojach mieli rzut wolny z okolic pola karnego Cidrów. Uderzał Jacek Jarnot, ale nie trafił w światło bramki. Naprawdę wysokie tempo na początku tego spotkania narzucili gracze Sząbierek. To ich kolejna akcja. Mateusz Lebek uderzył zza pola karnego. Pomylił się o jakiś metr. Ale po tych pierwszych trudnych dla siebie minutach goście zdołali opanować sytuację na boisku, a w 25 minucie sami wyprowadzili groźną akcję. Rafał Maścibrzuch interweniował przed własnym polem karnym. Zdaniem Radzionkowian sfaulował Mateusza Hermasza, ale arbiter po konsultacji z sędzią liniowym podyktował rzut wolny dla bytomskich Sząbierek, uznając, że przewinił piłkarz żółto-czarnych. Tak czy inaczej, ta jedna akcja Cidrów to było zdecydowanie za mało, bo na więcej liczyli tutaj kibice przyjezdnych, którzy stawili się w całkiem sporej liczbie. Tymczasem do ataków wrócili gospodarze. Tu po dośrodkowaniu Roberta Smolińskiego i strzale Szymona Cicheckiego kapitalnie interweniował Bartosz Kucharski. W kolejnej sytuacji bramkarz Cidrów był już jednak bez szans. Dawid Domański zagrał na prawo do Krzysztofa Krzykawskiego. Ten podał do Mateusza Cicheckiego. Całość zakończyła Mateusz Zając i od 31 minuty to Sząbierki Bytom prowadziły z Ruchem Radzionków 1-0. Szalona radość Amadeusza Zająca, który jeszcze kilka miesięcy temu grał przecież w barwach Ruchu Radzionków. Zresztą nie on jeden, bo i Robert Smoliński, i Dawid Domański, i Mateusz Lebek. No to przecież są zawodnicy, którzy przy Narutowicza spędzili całkiem spory okres swoich karier. Teraz jednak punktują dla ekipy zielonych, tymczasem Radzionkowianie próbowali szybko odpowiedzieć. Po rzucie rożnym uderzał Bartosz Borowiec, ale daleki to był strzał od ideału. Na dłuższą metę w grze Radzionkowian zmieniło się jednak niewiele, a to kolejna okazja dla Sząbierek. Dośrodkowywał Jakub Stefanik, głową strzelał Zając. Ciągle nie potrafili wejść w ten mecz Radzionkowianie, no to korzystali z tego gospodarze. To uderzenie Mateusza Lebka, po którym z problemami na rzut rożny piłkę wybijał Kucharski. I kolejna akcja skrzydłowego, który wiosną 2012 roku jeszcze w pierwszej lidze był w kadrze Radzionkowian, zresztą wspólnie z Marcinem Dziewulskim. Teraz tego Dziewulskiego wyprzedził, wyłożył piłkę Jackowi Jarnotowi, a Jarnot podwyższył prowadzenie Sząbierek na 2-0. Na nieszczęście Radzionkowian to jeszcze nie był koniec pierwszej połowy. Stefanik podał do Zająca, Zając do Jarnota. Jarnot trafia po raz drugi, a to dopiero 45. minuta spotkania Sząbierek Bytom z Ruchem Radzionku, którym gospodarze wygrywali już 3-0. Nie mieli nic do stracenia Radzionkowianie i oni ruszyli z atakiem tuż po przerwie. Strzelał Mateusz Hermasz i przyznać trzeba, że był całkiem bliski trafienia do siatki Maścibrzucha. Był już przecież w tym sezonie taki mecz, w którym Cidry po przerwie odrobiły 3 bramki straty. To było z Sarmacją w Będzinie. Teraz jednak nie potrafili Radzionkowianie zdobyć choćby pierwszego gola. Co więcej, gospodarze szukali ciągle okazji do tego, by jeszcze podwyższyć wynik. Tu dośrodkowywał Bartłomiej Gwiaździński, a strzelał Stefanik. I znowu zieloni zaczęli dominować na boisku. Znowu strzelał Jarnot, tym razem Cidry uratowała poprzeczka. Po drugiej stronie boiska z wolnego dośrodkował Jakub Kuliński. Piłka wylądowała pod nogami Tomasza Harmaty, ale ten pomylił się nieznacznie. Ale na każdą próbę Radzionkowian przypadało co najmniej kilka strzałów bytomskich Sząbierek. Tu dużo miejsca miał Mateusz Lebek. Zostawił piłkę Robertowi Smolińskiemu i ten spróbował swoich sił uderzeniem z dystansu. O tym, jak dużo miejsca zostawiali swoim sobotnim przeciwnikom piłkarze Cidrów, świadczy choćby ta akcja. Bez opieki pozostawiony Jacek Jarnot wpadł w pole karne Ruchu. Poradził sobie z Michałem Staszowskim, poradził sobie z Marcinem Dziewulskim. Jeszcze raz ograł Staszowskiego. Wreszcie kopnął tuż nad bramką Bartoszewskiego.
kosza kucharskiego. Kwadrans do końca spotkania. Rezerwowy Kamil Morys poradził sobie z prawej strony boiska. Przyblokował go w końcu Michał Staszowski, ale piłka trafiła do Jarnota, który drugi raz tego dnia uderzył w poprzeczkę bramki Cidrów. A to już próba Radzionkowian. Długą piłkę ze środka boiska w kierunku Kamila Banasia posłał Marcin Dziewulski. Banasie dośrodkował w pole karne. Tam doszedł do strzału Mateusz Hermasz, ale bez problemu złapał piłkę Maścibrzuch. Sząbierki też do końca próbowały podwyższyć swoje prowadzenie. 88. minuta meczu. Mateusz Lebek jest w polu karnym. Narzut rożny paruje tą piłkę Kucharski. W doliczonym czasie raz jeszcze szczęście było po stronie Radzionkowian, bo po strzale Roberta Smolińskiego wybił piłkę przed siebie Kucharski, ale popsuł tą sytuację Morys. W derbowym meczu, o którym w Radzionkowie pewnie wszyscy chcieliby szybko zapomnieć, Sząbierki Bytom wygrały z ruchem 3-0. Od samego początku gdzieś nie weszliśmy dobry ten mecz. Nie wiem, co się stało, ale na gorąco tego nie chcę oceniać. Sząbierki okazały się lepszym zespołem, przegraliśmy zasłużenie 3-0. Myślę, że dobrze byliśmy do tego meczu przygotowani pod względem motorycznym, natomiast dzisiaj zawiodli nas niektórzy zawodnicy pod względem taktycznym. No i niestety nie ustrzegliśmy się błędów, wysoka porażka, ale zasłużona. Byliśmy dzisiaj bardzo zmotywowani na ten mecz, chcieliśmy go wygrać. Chłopaki przed meczem bardzo byli dobrze nastawieni, natomiast no, coś nie zafunkcjonowało. Będziemy szukać przyczyn w tygodniu, oglądniemy skróty, zrobimy analizę, wyciągniemy wnioski.